Po pierwsze, weźmy samo słowo depresja. Co ono oznacza? Przynajmniej w języku angielskim to depress oznacza popchnąć coś w dół. Co jest tym, co zostaje zepchnięte w dół w depresji? Jeśli zapytasz kogoś, kto ma depresję, to nie jest to uczucie. Depresja nie jest uczuciem, to stan umysłu. To poczucie bycia płaskim, jakby bez sensu, zagubienia, dyskomfortu czy całkowitego braku nadziei. Ale pod tym wszystkim jest spychanie Twoich emocji. Dlaczego więc ktoś miałby spychać emocje? Tylko dlatego, że w dzieciństwie nauczył się, że doświadczenie emocji jest bardziej bolesne lub niebezpieczne niż ich brak. Tak, że nawet depresja może stać się nauczycielem. Jeśli zadasz właściwe pytania, depresja nie musi być przeszkodą. W rzeczywistości może być to znak, który poprowadzi cię do uzdrowienia. Każdy noworodek potrafi poprosić o pomoc. Wie, jak to zrobić. Jest głodny, zmęczony, samotny, czuje się niekomfortowo. Prosząc o pomoc, płacze. To nie kwestia tego, jak się czegoś uczymy, tylko dlaczego zapomnieliśmy, jak prosić o pomoc. Zapomnieliśmy prosić o pomoc, bo nauczyliśmy się, że żeby dopasować się do otoczenia, Lepiej jest nie prosić o nią, ponieważ prośba o pomoc jest zaproszeniem do krytyki, lub nasi rodzice są zbyt zajęci, zestresowani. Dlatego proszenie o pomoc jest zbyt bolesne i zapominamy jak to robić. Grecki dramaturg Aischylos w jednej ze swoich sztuk Agamemnonie powiedział, że sposób w jaki bóg stworzył ludzi, polega na tym, że musimy cierpieć by poznać prawdę. Cierpienie takie jak choroba fizyczna lub rozstrój psychiczny może w rzeczywistości być nauczycielem. Wiele osób, gdy zorientuje się, jak bardzo cierpi, prosi o pomoc. W pewnym momencie poproszą o nią. Ci, którzy w ogóle nie wiedzą, jak prosić o pomoc i boją się to zrobić, są w tarapatach. Ale powiedziałbym, że w większości przypadków Posłużę się swoim przykładem. Kiedy życie nie układa się tak, jak sobie wyobrażaliśmy, to zaczynamy zadawać pytania. I choć to trudne, prosimy o pomoc. A kiedy to robisz po raz pierwszy, to jest to bardzo trudne. Ale jeśli cierpisz wystarczająco i nie chcesz już więcej, to prawdopodobnie w pewnym momencie poprosisz o pomoc. W jaki sposób trauma objawia się w wieku dorosłym? Prawie za każdym razem, gdy się denerwujesz, w 95% przypadków, nie jest to teraźniejszość. Martwi cię coś z przeszłości. Na przykład, dwa tygodnie temu jechałem z Portugalii do Anglii, lot został odwołany. Może gdyby stało się to 5 lat temu, to byłbym naprawdę zdenerwowany. Podnosiłbym głos, kłócił się z pracownikiem linii lotniczej. Który przekazał mi te złe wiadomości. Teraz to rozumiem. Został odwołany i muszę siedzieć na lotnisku i czytać książkę przez kolejne 10 godzin. To nic wielkiego. Czym się zdenerwowałem? Nie tym, że lot został odwołany. To faktycznie rozczarowujące, ale niekoniecznie jest to denerwujące. Czym się zdenerwowałem? Że moje potrzeby nie zostały spełnione. Kiedy to się stało, gdy moje potrzeby zostały niezaspokojone? Gdy byłem niemowlęciem. Dlaczego więc jestem zdenerwowany na pracownicę linii lotniczej, która po prostu wykonuje swoją pracę, próbując mi właściwie pomóc? Przedstawiam moją dziecięcą frustrację. Dlaczego mi się to przytrafia? To nie dzieje się tylko ze mną. Zdarzyło się to jednocześnie dwustu innym osobom. Przez większość czasu jesteśmy naprawdę zdenerwowani. To dobry znak, że trauma daje znać o sobie przez większość czasu. Nie zawsze, ale powiedziałbym, że szczególnie w Twoich relacjach osobistych z partnerem, przyjaciółmi, dziećmi. Naprawdę się denerwujesz? To naprawdę dobry moment, żeby zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się tutaj. Tak to się objawia. Zostałem kiedyś zwolniony z pracy. To wspaniale, że zostałem zwolniony. Sporo się nauczyłem, ale wtedy byłem naprawdę zdenerwowany, zły, wręcz wściekły. Dopóki tego nie zbadałem i nie zdałem sobie sprawy, że stworzyłem swoje własne zwolnienie, przez to, jaki byłem. Robiłem dobrą robotę, naprawdę dobrą, ale moi koledzy, którzy byli bardziej tradycyjni niż ja, nie rozumieli, dlaczego robię rzeczy w taki sposób, w jaki robię, mimo że oni pracują. Zadawali mi więc pytania. Teraz, kiedy ktoś mnie pyta, zwłaszcza w określonym tonie głosu, nie słyszę pytania, słyszę atak. A gdy słyszę atak, to staję się jak bulldog, odgryzam się. Dlatego skończyło się na tym, że zostałem zwolniony. W tamtym czasie byłem tylko biednym, małym sobą, ofiarą. Kiedy o tym myślałem, stworzyłem to. Była to piękna nauczka. Moja trauma się ujawniła, ponieważ myślałem, że zadając pytania umniejszam sobie. Teraz gdybym w pełni uwierzył w swoją wartość, gdyby zapytali mnie, dlaczego robię to w ten sposób, powiedziałbym, że robię to w ten sposób, ponieważ tak i tak. Ale jeśli nie wierzę we własną wartość, co jest moją traumą, to kiedy kwestionują to, co robię, czuję, że jestem atakowany. Istnieje wiele sposobów, w jakie trauma się objawia i możemy się z tego wszystkiego uczyć, jeśli jesteśmy otwarci. Już teraz zabezpiecz swoje miejsce za darmo. Unity Poland.